8 Liga Mistrzów. Takiej niespodzianki na koniec roku to się chyba nie spodziewał nikt. Polska reprezentacja nie zdobyła Mistrzostwa Świata. Wynikowy niedosyt pozostanie z nami na lata. Całe szczęście, że byliśmy chociaż chwaleni za piękny styl. A ten mógłby być jeszcze lepszy, gdyby tylko powołać zawodników z najlepszych rozgrywek na świecie, czyli naszej rodzimej 8 ligi. Przecież od lat wiadomo, że to właśnie tu grają najlepsi zawodnicy. Brawo! Którzy strzelają najpiękniejsze gole. O kurwa! To tu równie wysoki poziom prezentują także sędziowie. Chuj kurwa ten gwizdek masz w ręku. A na trybunach kibice. Moja babcia rapowała, zjadła loda, ozdrowiała. Zapraszamy na magazyn o lidze, której zazdrości nam cały świat. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hówdu w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Kto by się spodziewał, że na mundialu zabraknie miejsca dla zawodników LZS-u Sztawa. To największe zaskoczenie, odkąd okazało się, że Maja Staszko jest nie tylko ładna, ale i bardzo inteligentna. Zaskoczenie o braku powołań tym większe, że Sztawa była ostatnio w takim gazie jak nigdy. To nie jest woda. Wczoraj się ledwo w nocy skończyło, kurwa. Skrapać. Zamiast tracić kilka kropli potu na boisku, lepiej doustnie przyjąć kilka kropli starannie przygotowanych odżywek. To działa. Jak wyliczył tygodnik pseudokibica, Sztawa ma najlepszy sezon od 480 lat. My szukaliśmy potwierdzenia na meczu ze słynnym LKS-em Kalinowa, który chyba jednak o naszych planach nic nie wiedział, bo już na samym początku meczu załadował Sztawie gola. No jak! Strzelili gola pierwsi i tylko was podkurwili, nie? No wykorzystali chwilową niepoczytalność. Sztawa była zła, a jak Sztawa zła, to wiadomo, że jest głodna. Oj, bardzo głodna. Głodna bramek. No więc strzelali. O kurwa! I proszę mi tu nie odwracać odbiorników. Tak, Sztawa strzelała do właściwej bramki. Twoje piwo mi pomogło! Głowa do góry, hej! Się nie przyznawaj, bo cię sędzia wyrzuci. Za dużo wrażeń? To proszę przygotować sobie jeszcze kubeł zimnej wody i wylać na łeb, bo Sztawa prowadzi do przerwy 6-1. Nie! Cześć, widzisz to? A okazało się, że prawdziwe pokazy czekały nas dopiero po przerwie. A co Marcin teraz robi? Patrz, zaraz przewrotka pierdolnie tutaj. Kibice aż przecierali oczy ze zdziwienia, ale chrząstawski walec rozjeżdżał rywali jak jakiś padalec. Prezes dzisiaj łagodnie uśmiechnięty jest. No musi, kurwa. No. Trzeba przyznać. Ale jeszcze mu ten niedosyt został. I ja powiem państwu szczerze, prędzej bym się spodziewał, że się zesram czytając ten tekst, niż że Sztawa strzeli w tym meczu ponad 10 bramek. Panie prezesie, dzisiaj będzie opierdzielanie zawodników po meczu? Jak zawsze. No zawsze, no to. No dużo nas strzelali, tak? Zamiast 20 wygrać, to kurwa tylko 11. A wynik końcowy to nawet 12-2 dla Sztawy. No takie rzeczy zdarzają się nawet najgorszym. Za wygraną Sztawy. Jak smakuje zwycięstwo takie? Co tydzień mamy takie. Wielkich sukcesów zachciało się również w polskim Wisconsin, czyli w Wiskitkach, gdzie po kilku latach przerwy nastąpiła wielka reaktywacja wielkiej drużyny. Pogoń Wiskitki powróciła do gry. Byliśmy na pierwszym starciu z przestraszonym Komorowem. Pan to się specjalnie kontuzjował, żeby tylko nie zagrać przeciwko Wiskitkom, nie? Trochę strach. No zawsze byli nieźli, nie? Zawsze byli solidną ekipą.
Kurde, ile ludzi, ja pierdziele. Spragnienie dobrego futbolu. A najwierniejsi kibice przyjechali na ten szlagier, nawet z Nowego Jorku. Pan na ten mecz prosto ze Stanów przyleciał. Kiedy lądowałeś w Warszawie? Ile godzin temu? 4. Duże utrudnienie było, że w Wiskitkach nie ma jeszcze lotniska, nie? Mam nadzieję, że przy następnej mojej wizycie to będzie lotnisko już w Wiskitkach otwarte. Zamiast boiska. A tego pana to my wypatrywaliśmy na boisku i co? Pan to na boisku powinien być. Koniec świata! Maniek z Wiskitek tylko na trybunach! To nie wracasz? Nie, no co ty, ja to teraz mogę tutaj wypić coś. I ty też nie grasz? Też nie gram. Co? Nie zgłosili mnie. Stary niby? No mi karierę przerwała kontuzja. No tak, no. Przecież gdyby nie kontuzja, grałbyś w Realu Madryt. Gdyby nie alkohol, to nawet w Barcelonie byś grał. Uwaga, uwaga! Koniec żartów! Zaczynamy! O kurwa! Nic się kurwa nie zmieniło. 15 sekunda 01. Możemy być spokojni. Ale powrót po latach zajebisty. No cóż, początki każdej rzeczy bywają trudne, a zwłaszcza początki meczów. Trzecia minuta i Wiskitki dostają w dupala już 0-2. O kurwa! I pan Lewandowski. Lewandowski czemu nie gra? Ja dalej jeszcze... Jeszcze remont rozpoczyłeś. Remont w chałupie, kurwa. Budżet mi się nie spinał. Wszystkiego w tym meczu można się było spodziewać, ale że drobna niefrasobliwość wkradnie się w defensywne szeregi gospodarzy, to nie spodziewalibyśmy się chyba nigdy. Nie no, tak to nie można, no kurwa. Do przerwy 0-6. Kurwa. Może jednak zagracie, co? Patrząc na to wszystko, my już nie musimy tam chodzić. Jeszcze mamy. Są godni na to. Oj. Panowie wiedzą, jaki wynik jest w ogóle? No i co z tego? W piłce chodzi o wynik, ale wiesz. A jednak. 9. Z waszych czasów to było 9-0, ale do przodu, nie? I koniec widowiska. 0-11. Historia lubi się powtarzać. Pogoń Wiskitki znów gra chujowo. Ósma Liga Mistrzów. A na koniec to nie będzie pachnąca fiołkami sprawa. To będzie taki wstrząs, że nawet najlepiej wygłaskany ptak może wam nie poprawić humoru. Trzech zawodników opuszcza zespół Interu Warszawa, a wśród nich prawdziwy fenomen sportowy. Król futbolu, a nawet papież Franciszek. Słyszałem, że to nie będzie zwykły mecz. Niestety, ostatni. No, ostatni w tej rundzie. No oczywiście, że tak, bo ja nigdy nie przestanę grać, no ale niestety w Interze chyba na razie ostatni. 6 medali, 4 złote. I lepsi się zgłosili. No są, trochę propozycji jest. Ekstra klasy się zachciało na 4 lata. Jak patrzę na nią, no tam można podziałać jeszcze, widzę, wiesz. Coś niewiarygodnego. Ciekawe, kto jest do karnego wyznaczony dzisiaj. Cała trójka. Powiem ci tak, była na ostatnim treningu seria rzutów karnych, nie skończyło się to tak jakbyśmy chcieli. Karne to jednak pikuś, najważniejsze, kto będzie wznawiał grę od środka. A tu wybór mógł być tylko jeden. Nikt lepiej nie wznawia gry ze środka jak Franek. Dlatego koledzy zapewnili mu mnóstwo atrakcji, tracąc bramki aż miło. Do przerwy 0-3. A jakby mu było mało, to tuż po przerwie dorzucili czwartą. Czy można sobie wyobrazić piękniejsze zakończenie przygody z Interem? Nie! O kurwa! Oj, sędzio, jeraz, sędzio! Sędzio, czy on musi tak o pizdę cały czas? Inter Warszawa oczywiście to spotkanie wygrał 5-4, a wszystkie 5 bramek zdobył Franek. Football, bloody hell. Niestety z powodów technicznych utrwalone zostały tylko te akcje, w których Franek strzelał nad bramkę. Fenomen społeczny. Przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. To ile pan zagrał tych spotkań w Interze? W całej swojej karierze. Całej karierze w Interze? Może łatwiej. Ile dobrych? A no to od razu podchodzimy do konkretów, no. No to dzisiaj był najlepszy. Pewnie, że. A co to teraz będzie z Interem? Popatrz, same młode twarze, Radek.
lat 42. Zastanawiamy się, mamy tak młody zespół, zastanawiamy się nad zgłoszeniem do Centralnej Ligi Juniorów. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Kówdu w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Grać, to musisz zagrać.